Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 14. kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej pomiędzy Piastem Żmigród a Fotohigieną Gać. Spotkanie zakończyło się wygraną Żmigrodzian 4-1. Są ze mną trenerzy obu drużyn, pan Waldemar Tęsiorowski, trener Fotohigieny i pan Kamil Socha, trener Piasta Żmigród. Poprosimy teraz obu trenerów o krótkie podsumowanie tego spotkania. Zaczniemy od trenera gości. Dzień dobry Państwu. No nie da się ukryć, że pierwsza połowa dla Piasta, a druga połowa można powiedzieć dla mojego zespołu przy 3-0. Gdybyśmy może wykorzystali tam kilka sytuacji, może by się skończyło 3-2, 3-3, skończyło się 4-1. Uważam, że dobry mecz. W pierwszej połowie, jak i w drugiej połowie ludzie mieli co oglądać. Było trochę z tych sytuacji, z 5 podbramkowych, dośrodkowań, strzałów. Także tak to powinno wyglądać. Nieraz to w wyższych klasach wygląda na większe dziadostwo niż trzecie lidze, tak nie jest, tak mówią, że Ekstraklasa gra lepiej niż trzecia liga. Się nas okazuje, że trzecia liga gra lepiej i więcej się dzieje w trzeciej lidze niż w drugiej, w pierwszej Ekstraklasie. A coś na ten temat wiem, bo troszeczkę w tym życiu swoim popracowałem na tych szczeblach. Taka jest prawda. Dobry mecz, naprawdę. Dziękuję swojemu zespołowi, gratuluję trenerowi zwycięstwa. Jeszcze parę meczów przed nami. Myślę, że w następnych kolejkach będziemy punktować. I byłoby miło i sympatycznie, żebyśmy zakończyli rundę jesienną grubo nad kreską spadkową. Dziękuję pięknie. Dziękujemy i teraz prosimy o krótkie podsumowanie tego spotkania w wykonaniu trenera Kamila Sochy. No myślę, że wszystko zostało dobrze powiedziane. Zgadzam się całkowicie z tym podsumowaniem. Również życzę sobie, żeby obie drużyny skończyły tą rundę nad kreską. To jest bardzo ciężka liga. Moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, ale takie są również opinie z Polski. Najcięższa i najtrudniejsza i najlepsza pod względem poziomu liga trzecia w Polsce. I to było też widać właśnie dzisiaj w tym meczu. Mieliśmy swój plan od samego początku i bardzo się cieszymy, że wiele z tego planu udało się zrealizować. Stąd też to nasze prowadzenie 3-0 po naprawdę dobrej grze. Natomiast no to do drugiej. To sobie tam gdzieś tam będziemy rozmawiać. Natomiast też to nie jest tak, że będę miał jakieś wielkie pretensje do zespołu, ponieważ my przed meczem mówiliśmy, że Fotohigiena to jest naprawdę dobry zespół, bardzo dobrze poukładany, bardzo ciężko przeciwko nim się gra. O czym przekonała się bardzo boleśnie Ślęza, która nie tak dawno jeszcze nas rozbiła aż 6-0. Także no tutaj w tej lidze wiele rzeczy jest możliwych. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że wygraliśmy. Zgadzam się również, że w tej drugiej połowie mogło się to skończyć dużo gorzej dla nas, ale fantastycznie zachował się Mateusz w bramce i dzięki temu, jak to się mówi, utrzymał nas w grze, a końcówka, no to ta czwarta bramka, wiadomo, też jest efektem tego, że mamy specjalistę od stałych fragmentów gry i fantastycznie przyłożył tą bramkę. Także cieszę się, to dla nas wiadomo bardzo ważne zwycięstwo, pozwala nam delikatnie złapać oddech, ale przed nami jeszcze sporo spotkań i trzeba się na nich skupić. Dzisiaj się będziemy cieszyć z tego zwycięstwa, ale już od poniedziałku trzeba zacząć myśleć o kolejnych spotkaniach, bo to już będzie po prostu historia, do której nie ma co nawet wracać. Dziękuję. Dziękuję obu trenerom, a za chwilę zapraszam do siebie zawodnika Piasta Daniela Stanslika. Dziś z nami wyjątkowo jeden zawodnik, jest tylko zawodnik Piasta Żmigród, ale zawodnik za to, który był dziś, można powiedzieć, gwiazdą tego spotkania, bo dwie bramki strzelone w tym meczu. Daniel Stanslik, już 6. i 7. bramka w tym sezonie, przeskoczył Kacpra Głowieńkowskiego w tej naszej wewnętrzno-klubowej klasyfikacji strzelców i dał pewne prowadzenie w pierwszej połowie naszemu klubowi. Daniel, podsumowanie tego spotkania w Twoim wykonaniu? Moim zdaniem w pierwszej połowie ułożyliśmy sobie spotkanie, kontrolowaliśmy grę, byliśmy bardziej zdecydowani, pewniejsi siebie na boisku, co przełożyliśmy na bramki. Po przerwie troszeczkę wyszliśmy znowu z ospani. Nie wiem, z czego to się bierze, musimy nad tym elementem popracować. Natomiast konsekwentnie utrzymywaliśmy wynik. W końcówce udało nam się jeszcze dołożyć jedną bramkę, także wygrywamy dzisiaj 4-1 i jestem bardzo zadowolony z drużyny, jak i z siebie.
Dziękujemy Danielowi za to podsumowanie. Państwa zapraszamy na kolejne domowe spotkanie Piasta, już listopadowe, dokładnie w sobotę 6 listopada o godzinie 13:00. Podejmiemy u siebie Polonię Bytom. Do zobaczenia.